Witam wszystkich w 22 odcinku Zdaniem Winiego, który tym razem będzie poświęcony marce 100%, o którą pytaliście wielokrotnie, co się z nią dzieje, kiedy wraca. Już w tym tygodniu mam nadzieję, że większość z Was otrzymała na te pytania odpowiedź, ale w związku z tym pojawiły się nowe pytania, na które chciałbym odpowiedzieć. I razem z firmą Emiteo przygotowaliśmy dla Was odpowiedzi na Wasze pytania, jak również część informacji, takich, żeby po prostu wszystko było jasne, co się dzieje. Więc tak, zdecydowaliśmy się na tak zwany crowdfunding. Jednak są dwa rodzaje crowdfundingu i duża część ludzi kojarzy crowdfunding ze zbiórką pieniędzy na przykład znanego artystę albo grupę ludzi, którzy mają jakiś fajny produkt, nad którym pracują. W związku z tym wpłacacie jakąś tam określoną kwotę i później dostajecie ewentualnie ten produkt, czasami z jakąś tam dodatkową, fajną, rozszerzoną formą. Natomiast drugi rodzaj crowdfundingu to jest crowdfunding inwestycyjny i to jest właśnie taki crowdfunding, jaki zamierzamy przedsięwziąć my. Czyli po prostu sprzedajemy akcje spółki, które będziecie mogli nabyć i stać się akcjonariuszami. Jedyna różnica jest taka między spółką giełdową, że po prostu to nie będzie na giełdzie. Te akcje będziecie mogli sobie zbyć różnym ludziom, po prostu tak zwanym osobom fizycznym, jeżeli stwierdzicie, że chcecie się ich pozbyć. Natomiast od razu na samym początku powiem, że warto, żebyście te akcje jednak 2-3 lata potrzymali. To będzie inwestycja długoterminowa i nikt Was tutaj nie będzie zapewniał, że w parę miesięcy akcje naszej spółki wzrosną nie wiadomo jak i że ta spółka nie wiadomo jak będzie więcej warta. Na to potrzeba chwilę czasu. 100% było na rynku ponad 20 lat. Tworzyło historię polskiego streetwearu. Zresztą nie tylko polskiego, ponieważ wychodziliśmy poza granicę naszego kraju. Ale w tym momencie wracamy na rynek i zajmie nam chwilę czasu, żeby zrobić tą firmę tak, jak ją sobie wyobrażamy. Ta chwila przerwy możliwe, że była mi osobiście potrzebna i mam nadzieję, że wyciągnę wnioski z błędów, jak również te wszystkie świetne rzeczy, które robiliśmy do tej pory, będziemy mogli robić jeszcze lepiej i jeszcze bardziej konsekwentnie. Ja już opowiadałem, jak marka ma wyglądać. Zresztą możecie to też sobie poczytać w skrócie na landpage'u, gdzie jest też link do filmiku, w którym opowiadam, jakie linie odzieżowe zamierzamy robić i jak ma wyglądać marka od strony produkcyjnej i marketingowej. Co jeszcze powinienem dodać? Że co to właściwie znaczy, że zostaniecie akcjonariuszami? Tutaj sobie pozwolę przeczytać parę podpowiedzi. Jesteście współwłaścicielami spółki. Możecie głosować na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, na przykład nad powołaniem Rady Nadzorczej. I jeśli taka będzie decyzja WZA, to dostaniecie dywidendę. Przewidujemy też dodatkowe korzyści, takie, o których już mówiliśmy. Zresztą o tym, że o akcjach też mówiłem. Takie jak zniżki dla
inwestorów, czyli będziecie mogli nabywać tą odzież dużo taniej. No i przede wszystkim współtworzyć ją z nami. Stworzymy specjalną grupę, gdzie będziemy sobie dyskutować nad przyszłymi kolekcjami, wysłuchiwać Waszych pomysłów i rozwiązywać bieżące problemy. Już wspominałem, że mógłbym szukać jednego dużego albo dwóch większych inwestorów, ale ja właśnie nie chcę mieć takiego dużego inwestora. Ja chcę mieć grupę ludzi, którzy przez lata polubili tą markę. Nie chcę użyć słowa pokochali, ale niektórzy nawet czasami w ten sposób wyrażali się o marce 100%. W związku z tym myślę, że to jest dużo lepszy pomysł, żeby współtworzyli ją ludzie, którzy tą markę czują, znają, albo znają ją na przykład mniej, ale pokazał im ich starszy brat i mają do niej jakiś większy czy mniejszy sentyment. Wydaje mi się, że ta grupa prawdziwych zapaleńców będzie dużo lepsza niż jeden czy dwóch inwestorów generalnych, takich nazwę. No i to chyba mniej więcej tyle na sam początek. Przejdę do odpowiedzi na pytania. Zostaliśmy zasypani przez Was całą masą komentarzy. Właściwie 90% tych komentarzy była pozytywna i wszystko wskazuje na to, że wracamy i że firma 100% powinna pojawić się niedługo na rynku. Teraz robimy tak zwaną prekampanię, po to, żeby po prostu sprawdzić Wasze nastroje. No, jak widać, są one bardzo dobre i cała masa osób oczekuje powrotu marki na rynek. Więc ja nie będę specjalnie komentował tych wszystkich, znaczy w ogóle nie będę komentował tych wszystkich pozytywnych komentarzy, no bo to nie ma sensu, że będę cały czas potakiwał, że tak, fajnie, że mieliśmy super jakość i że ludzie lubili tą markę. Za to po prostu bardzo dziękuję. Bardzo również dziękuję za zgłaszane przez Was kwoty. To naprawdę rodzi wizję, że wszystko przebiega tak, jak powinno. Natomiast chciałbym odpowiedzieć na parę pytań, które miały jakieś wątpliwości, bądź nawet pewne złośliwości, z czym nie mam wielkiego problemu, to raczej ich nadawcy powinni mieć ten problem. Więc mam na przykład, mam zakola jak TPS, napisał. Dawaj wini konkrety. Co ktoś będzie miał z tego, jeśli wpłaci 1 koła złoty, a co jak wpłaci 10 koła, czy nawet 100 koła? No, będzie miał odpowiednio więcej wedle wpłaty, jeżeli spółka, jeżeli firma będzie się dobrze rozwijać. Taki jest plan, takie są nasze oczekiwania. Chcemy włożyć to 100% siebie, żeby tak było. I razem z rozwojem firmy odpowiednio jak dużo dana osoba zainwestuje, tak dużo otrzyma, czy odpowiednio większej wartości będzie miała akcję, które może ewentualnie później spieniężyć. Aleksander Kwaśniewski napisał, o proszę bardzo, czemu w taki sposób, bo inwestor ma to do siebie, że chce swój wkład pomnożyć, a tak darmowy hajsik i 100, tutaj procenta zabrakło, ale chyba myślę, że chodziło o procent, 100% zarobku dla siebie, nie rób z ludzi debili. No, do pewnie każdego innego prezydenta powiedziałbym, panie prezydencie, ale jak wiecie, Aleksandra Kwaśniewskiego nie lubię, to mało powiedziane, więc powiem tak, Olek, czy jak tam mają ciebie zapisanego w Moskwie,
Cieszę się, że śledzisz moje rozmowy, programy. No i rozumiem w związku z tym twoje tutaj małe złośliwości. Też nigdy nie miałem cię za osobę jakoś nie wiadomo jak lotną, więc tutaj po prostu coś ci wyjaśnię. Właściwie to fajnie by było, żebyś nie był inwestorem z tego względu, że nie chciałbym mieć takiego inwestora jak ty, ale nikt ci nie zabroni. Jeżeli będziesz chciał, to również i ty możesz przystąpić do naszej spółki. Oczywiście tutaj tak sobie trochę żartuję, ale o co chodzi? No o to chodzi, no nie jest 100% zarobku dla mnie. To już tłumaczyłem. Wypuszczamy akcje. To jest crowdfunding inwestycyjny. W związku z tym po prostu będziesz posiadał akcje spółki. Rick i Morty. O, takich właśnie wspólników to chcę. Chodzi o to, że inwestor ma procent firmy, a winni chce hajs za free, nie oddając nic od siebie. Rick, Morty, fajne z was chłopy. Sprawdźcie na emiteo.pl sobie filmik o tym, na czym polega crowdfunding inwestycyjny. To wam wszystko dobrze wyjaśni. I co? Wchodźcie na, dobrze pamiętam, 100%.emiteo.pl. Zapisujcie się na nasz alert i będziemy was informować, kiedy będzie już właściwa emisja. I zostańcie wspólnikami moimi. Rick i Morty. Fajnie. O! Faktycznie, to jak to było z marką Stopro? Wcześniej była mowa, że marka została sprzedana. Generalnie wini faktycznie pomysł ma dla lekko naiwnych. Kanał Hula, fani są, to i wpłacą. Tu się przewija cały czas po prostu tak naprawdę to niezrozumienie crowdfundingu i rozróżnienia tych dwóch rodzajów. Mam nadzieję, że już wam to wyjaśniłem, na czym to polega. Jeszcze wszystko możecie sobie, przepraszam, lepiej sprawdzić na stronie emiteo.pl. No i co? Kanał hula, to fajnie, że hula. Bardzo się cieszę, pracuję nad tym, żeby hulał jeszcze bardziej. Przygotowuję dla was masę świetnych rozmów. Mam już w zanadrzu dużo nowych nagranych, których jeszcze nie widzieliście, ale mam pomysły też na nowe. Pracuję też nad kanałem anglojęzycznym, więc mam nadzieję, że będziecie mieli frajdę i przyjemność z oglądania tych materiałów. Natomiast jak to było faktycznie... Aha, że marka sprzedana. Nie, sprzedana jest tylko wytwórnia Stopro Rap. Ja już nie chcę być wydawcą, tłumaczyłem to wielokrotnie. Natomiast jeśli chodzi o tworzenie marki odzieżowej, mam na to maksymalną zajawkę, masę pomysłów. I to jest to, czemu chcę się oddać w najbliższym czasie. Sprzedana wytwórnia muzyczna, tutaj też właśnie, no to chyba wam to wytłumaczyłem. Aleksander tam się dalej pruje trochę. A jakbym chciał zainwestować 3000 z czystej zajawki, to też spoko, czy trzeba jakieś większe sianko? Nie trzeba. 3000 to jest bardzo spoko. Tak naprawdę będą dwa progi, minimalny i górny, czyli po prostu będzie minimalna kwota za akcję i za tyle można ją nabyć. Teraz
Nie mogę Wam podać tej kwoty, ale no nie będzie to jakaś wygórowana kwota. Natomiast maksymalna kwota też zostanie określona, ponieważ nie o to chodzi, żeby ktoś wpłacił 1 000 000 złotych i przejął jakiś wielki pakiet akcji. Chcę, żeby można było dopuścić do tego małych inwestorów. No to oczywiście wszystko zależy od pojęcia mały, duży, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Po prostu chcę dopuścić do tego fanów marki 100%. Tu pojawiają się tak naprawdę podobne pytania. Myślisz, Wini, o Brandy Pacific? Napisał. Myślisz, Wini, że bez promocji muzycznej marka odzyska swój własny styl? Ta akcja z akcjonariuszami przypomina po trochę działania Stanowskiego w sprawie klubu KST Weszło. KST. Czy to był klub KST, czy KTS? No nie wiem, tak jest napisane KST. W każdym razie tak, bo Stanowski też zbierał właśnie w ten sposób pieniądze na tenże klub, też sprzedawał akcje tego klubu, z tego co się orientuję. Nie chcę tutaj być jakimś specjalistą, nie śledziłem tego aż tak dobrze, ale z tego co wiem, to właśnie też był crowdfunding inwestycyjny. Natomiast jakby działania pana Stanowskiego to nie jest moja sprawa. Mnie interesuje marka 100%. Skąd pomysł, że nie ma być promocji muzycznej? Jak najbardziej będzie promocja muzyczna. Będziemy dalej współpracowali z fajnymi artystami, zarówno ze strefy muzyki, jak i jakiejkolwiek innej grafiki czy graffiti. No, tych pomysłów na współpracę jest bardzo wiele. Zresztą nie chcemy się ograniczać tylko i wyłącznie do artystów, bo kiedyś już mieliśmy taką kolekcję, właściwie linię, bądź drop, nazwijcie to jak chcecie, science non-fiction, która była poświęcona naukowcom. Mam świetny pomysł na kolekcję, a właściwie taki dropik dla tak zwanych ludzi pracy, cokolwiek miałoby to oznaczać, ale ja wiem, co to ma oznaczać i myślę, że to byłby fajny pomysł, że to będzie fajny pomysł. Więc chcemy robić wiele współprac z różnymi ludźmi, jak również takim założeniem jest to, że będziemy chcieli dużo tłumaczyć klientom, dlaczego dana odzież jest warta swojej ceny, co w niej jest wyjątkowego, jakie są dodatki, na które warto zwrócić uwagę. Myślę, że w dzisiejszych czasach to jest sedno sprawy, żeby po prostu pokazywać wszystkie szczegóły, które marka 100% do tej pory zawsze miała ich sporo. I Procent ma być taką marką jak do tej pory. Dalej, mimo wszystko, nazwa tej marki kojarzy mi się z sobotą. Szkoda, że nazwa nie została chociaż w małym stopniu zmodyfikowana. Dużo ludzi może to zniechęcić do zakupu. Sobota był artystą, którego kiedyś wydawaliśmy w Stopro Rap. Ta wytwórnia już jest sprzedana. Natomiast
jest cała masa ludzi, którzy piszą, że po prostu tęsknią za marką 100%. Nikt tam nie wspomina, przynajmniej nie zauważyłem, o sobocie i myślę, że to skojarzenie jest zupełnie niepotrzebne w dzisiejszych czasach. Marka 100% nie będzie miała nic wspólnego z sobotą ani z nami, także nie wiem w ogóle po co o tym wspominać. 100% to po prostu super nazwa i taka właśnie pozostanie. To ja ją wymyśliłem i dalej będę kontynuował to dzieło. No tutaj znowu trochę lipa opcja, dajesz hajs na firmę, jedyny profit to zniżka na ciuchy. Idź pan w uj. No to już tłumaczyłem to wszystko. Człowiek skurwiel to napisał, ale człowieku, zrozum to człeniu. Mam nadzieję, że już wszystko wyjaśniłem i już nie będziesz musiał być takim skurwielem. A, jeszcze zielony, 7272. Dzisiejsza młodzież nawet nie wie, co to było molesta i stare czasy, a my już w dresach nie chodzimy. Dzisiaj mamy już inny etap życia. Dziś dzieci mówią o ekipach i innych dziwnych tworach LGBT. Lepiej się zajmij odzieżą patriotyczną, porządną, ale nie jak dla kibola Wisły z lat 90., tylko taką, na której będzie widać, o co chodzi, a nie będzie wymalowana jak pisanka w Wielkanoc. Wystarczy małe logo, nie? Zielony, mam nadzieję, że znajdziesz dużo fajnych pozycji w naszych kolekcjach, w naszych liniach odzieżowych. Tobie będę polecał linię Ulica. To będą właśnie takie rzeczy dosyć klasyczne, zazwyczaj z małymi logami, chociaż nie zawsze, ale przede wszystkim z tym klasycznym logo. I co, wracamy z kolekcją patriotyczną, również z dropem patriotycznym. Mam już na niego świetny pomysł, nawet wiem, jak się będzie nazywał, ale tego wam teraz nie zdradzę. Natomiast pewnie będą też rzeczy, które tobie się nie będą podobały. To nie jest jednak marka pisana tylko i wyłącznie pod twoją osobę. Ja na przykład osobiście lubię rzeczy kolorowe, chociaż często widzicie mnie w czarnych t-shirtach, ale na przykład jakąś bluzę albo kurtkę z chęcią założę w różnych szalonych kolorach, więc po prostu będą różne rzeczy. To chyba właściwie tyle. Jeszcze raz niezmiernie wszystkim dziękuję za po prostu masę pozytywnych komentarzy, maili, już cała masa osób z nami się skontaktowała. Naprawdę jest mi niezmiernie przyjemnie, że jest tak silny odzew. I przypominam wszystkim, wchodźcie na 100%.emiteo.pl, zapisujcie się, zostawiajcie swój kontakt i będziemy was na bieżąco informowali. Jeszcze prekampania będzie trwała przez chwilę, no na pewno parę tygodni, a potem już będziemy zmierzali do emisji. Także to tyle na dzisiaj. ESA!